Co dzieje się z neurologią w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym w Lesznie? Nie jest dobrze, bo odchodzą lekarze, mówią nasi informatorzy pragnący zachować anonimowość. O tę sprawę zapytaliśmy dyrektora szpitala Krzysztofa Alpińskiego. Przez cały luty urzędnicy miejscy dostarczać będą mieszkańcom decyzje podatkowe. Stawki podatków od nieruchomości w Lesznie nie wzrosły w stosunku do ubiegłego roku. Ważna informacja dla cudzoziemców. Komunalny Związek Gminy Regionu Leszczyńskiego organizuje dla nich spotkania, na których przedstawiane będą zasady segregacji odpadów w Lesznie. 8 lutego w godzinach od 10 do 16.15 przy Centrum Handlowym Manhattan będzie można wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Pełni swoją funkcję od 2014 roku. Burmistrz Bojanowa Maciej Dubiel będzie się ubiegał o kolejną kadencję. Ogłosił to w mediach społecznościowych. Grają od 1977 roku, od 1991 przy Centrum Kultury w Śmiglu. Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Śmigla zabrała publiczność w muzyczną podróż podczas gorąco oklaskiwanego koncertu karnawałowego.